Dobra, ziomeczek z kanału Niktek wypuścił kolejny filmik, ja lubię jego filmy oglądać, on porównuje stare gry z tymi nowymi, w sensie tam różnica 9 lat 11 i pokazuje jak gry się chujowo zestarzały, znaczy dobrze się zestarzały i te nowe jak są po prostu źle zrobione. I teraz na warsztat wjeżdża, proszę ja was, Watch Dogsy numer 1 z Watch Dogsem Legion. I myślę, że będzie grubo, zresztą sami zobaczcie. Nie grałem w Watch Dogs 1, bo razu mówię. O. O. Ale aż się nie chce się trochę wierzyć, co? Że to jest z 2011 roku Watch Dogs. Ja pamiętam jak oni się tym, znaczy oni, cały świat się jarał. Tylko problem z Watch Dogsami 1 był taki, że oni zapodali trailer zajebiście zrobiony, ale to był tylko na silniku powiedzmy gry, ale renderowany, znaczy prerenderowany, nie? I potem produkt, który otrzymaliśmy i tak, no, nie sprosta oczekiwaniom i tym, co obiecywali. No jest animacja tutaj do dupy, no. I ta postać wygląda tak, jakby chciała, nie mogła. Animacja NPC-ów też. O, standardowe porównanie wody. Wygląda spoko. No tu wygląda trochę gorzej, nie? Ale nie ma jeszcze takiej tragedii, jak to miało miejsce w porównaniu Assassin's Creed'a Black Flagiem, tak? Z Skull & Bonesami, no. Nie ma jakby... Nie ma takiej tragedii. No jest to gorzej i mnie zastanawia czemu, bo każda jedna gra z tych nowych, porównując do tych starszych, to wodę ma gorzej zrobioną. No i dlaczego? Skoro technologię mamy lepszą, sprzęt mamy lepszy, więc to w teorii, czy tam, znaczy no w teorii, no w teorii nawet w praktyce powinno, a niestety nie. W teorii powinno być tylko lepiej, a no niestety kurde nie jest. Przecież to jest 13 lat. Nie jest za głośno, czat? Yo! Postrzelił w nogę. Nie dość, że od razu jeden strzał, od razu upadek, to jeszcze się trzyma i ta noga, jak nie wiem, czy widzicie, jest sztywna. Zajebiście zrobione. Jeden strzał. Jeden strzał tylko. Realizm. Chyba umarła, ale... Od strzału w nogę, no może się szybko wykrwawiła. A tu w rękę? Kurde, spoko to wygląda. A tu? No i chuj. Tyle w temacie. No tu się niby przez chwilę złapała, nie? Ale sobie biegnie tak o. Dwa strzały i dętka. No złapał się przez chwilę. No i czemu... Czemu to jest w ten sposób zrobione, powiedzcie, no. Coś poszło nie tak po drodze, gdzieś zgubiliśmy tą swoją... Nie tożsamość, tylko tą nutkę tego... Kurde, żeby to jednak wszystko lepiej było robione, no. Nie wiem, gdybym miał więcej czasu, bardzo chętnie bym sobie Watch Dogs 1 zagrał, ale jeszcze Baldur's Gate'a mam 3 do przejścia. Moja ściana wstydu się tylko zwiększa. Ale wiecie, na przykład drzewa czy roślinność ogólnie w tych Watch Dogsach Legion na tym filmiku nie wyglądają źle. Wyglądają nieźle. Samochody też są niczego sobie. Te jaj tutaj jakieś pojebało go trochę. O kurde, Saints Row, ja jestem takim fanem Saints Row, ale trójki, nie? Bo trójkę, pamiętam na playkę trójkę kupiłem wtedy na premierę, bo tak się podjarałem chyba demkiem, czy ogólnie recenzjami, jak jeszcze się kupowało CD Action, to był 2011 rok. Super było, naprawdę było zajebiste. W dwójkę, no dwójka była chyba tylko na Xboxie, więc nie dane mi było grać, tym bardziej w jedynkę. Czy dwójka była też na playce, ale nie było na kompie? Coś w ten deseń, nie? Także fajnie, że tu porównują. Saints Row, który?
2022, to jest, on się jakoś nazywał, czy to restart serii był? No to restart serii, Saints Row, no... Aj, też tam było bardzo ciężko. Też to się nie przyjęło, no spoko się świecą te auta, latające, skaczące samochody. Znaczy kurwa, szczerze, no Saints Row trójka w takich klimatach był ogólnie Saints Row, więc kto wie, czy to nie było zaimplementowane specjalnie, jako feature gierki, nie? No, fajny klimat miał Saints Row, taki swój specyficzny ten. Miała gierka swoją własną tożsamość. Szkoda, że to studio się w sumie chyba rozpadło. Ale wiecie, też mi się nie wydaje, czy porównywanie na przykład Saints Row tych najnowszych do Saints Row 2 to jest okej. No bo Saints Row 2 jeszcze było takie w miarę klimatem bardziej mafijnym chyba. Taki bardziej realistyczny, bardziej surowy. Jeszcze zanim nie było w dwójce chyba dildosów. Bo dildos już był od trójki i ten klimat był taki odjechany, nie? Taki totalnie cringe'owy, że sobie mogłeś normalnie z wielkim dildosem latać i walić chłopów po plecach na przykład, nie? No, a dwójka chyba była taka bardziej właśnie poważna. No to tym bardziej jak porównują tą najnowszą część do dwójki jeszcze. Ale powiedzmy, że rozumiem, że chodzi o fizykę i tak dalej, nie? A nie o klimat gierki sam w sobie. Kurde, ale tak patrz na te porównania od tego gościa, tego Nikteka, to gdzie to się wszystko, co się zjebało po drodze, no? Ja nie dowierzam, jak my, mając naprawdę technologię tak zaawansowaną, nie jesteśmy w stanie wypuszczać po prostu gier. Czy to jest kwestia konsol i znaczy konsole nas na 100% w pewnym sensie blokują, nie? Żebyśmy mi lepsze gry otrzymywali. I powiedzmy, że jest to zrozumiałe, ale no niekoniecznie trzeba to akceptować, no. Tym bardziej, że znaczy no, nic za bardzo nie ma co z tym zrobić. Ale... cholera, no DLSS. Tak fajna technologia, ale tak niewykorzystany potencjał, tylko sobie to ulepszają. No, grubasy łapy położyły po prostu na tym, zarząd w sensie, nie? I cisną, żebyś tylko pieniążki zgadzały. No bo no, czy to kwestia rynku, że jest głupi, jako konsumenci jesteśmy i akceptujemy to, co nam dają i tak kupujemy Battle Passy i tak kupujemy te wszystkie rzeczy, więc... i gierki za 300-400 zł na premierkę? No być może po części tak. O Skyrim. Na modach czy nie? Powiedzcie im, bo ja w to nie grałem. Ile to już jest lat od Skyrima? Też to był 2011 rok chyba. Premiera miała miejsce. To? Nie no, Starfield, kurwa, proszę was. Nie da się nie przeklnąć widząc tą grę, no. Kolejny przykład tytułu, który został po prostu nam tak przedstawiony jako opus magnum po prostu komputerowej rozgrywki, a co dostaliśmy, no to chyba większość z was wie i nie trzeba tego już komentować nawet. Stoicki spokój, no co? Stoicki spokój, no. Ale brzydkie mają te modele gęby, nie? W tej części, już w Falloutie 4 chyba były ładniejsze. To są wstrętne. Jeszcze oni to wypuścili po Baldur's Gate 3, nie? Tam miesiąc, czy ileś. Ale kurde, to była taka przepaść. Jezus, aż coś we mnie umiera. Dobra, jeżeli graliście w Skyrim, a powiedzcie mi, czy to jest Skyrim, to co teraz widzicie na modach, czy nie? Ale ładny ogień, no śliczny ogień. Piękny ogień. Wiecie, gdzie taki ogień był? W Doomie. W Doomie jedynce był taki ogień.
Ja mówię o tym Doomie starym, starym, tym pierwszym, pierwszym, przez ID zrobiony. Nawet to ogień w Skyrimie jest ładniejszy niż kurde w Starfieldzie, no. No jak to wytłumaczycie? Że co, że tam kurde kosmos, stratosfera i te inne gówna i po prostu inaczej się pali, inaczej wygląda, inaczej się tli? Czy jak? No bardzo brzydko wygląda ten na podłodze, bo ten na tym NPC no to takie o jeszcze. Jakby dwa różne płomienie były. Duża pula HP widzę. O! Też to, o czym mówiłem. No to w tym filmie mamy kumulację wszystkich innych tych, co oglądaliśmy do tej pory. Assassin's Creed będzie zestawiony ze Skull & Bonesem. Zwróćcie uwagę na wodę tutaj. Na tym, co zaraz zobaczycie w Skull & Bonesie. I abordaż. Jezu. Przypominam, że tutaj różnica jest 11 lat. 11 lat pomiędzy tą grą, co widzicie, a tym. A jest z tego roku. Z tego roku to jest gra, woda, postać, wszystko. Quadruple A giereczka. No. To jest najważniejsze. Lewy kontrol wciskasz, możesz sobie selfiaszka zrobić i ustawić na pulpicie. Takiego brzydkiego screena. Tyle, widzowie. Jak to można spuentować? Kiedyś to było. Kiedyś to było.